Nazywam się Marcin Komosa, pracuję na Uniwersytecie w Poznaniu na Wydziale Weterynarii w Zakładzie Anatomii Zwierząt i mój wykład traktował o biomechanice konia, ale widzianej z podłoża anatomicznego, ponieważ anatomia może być bardzo różnie postrzegana, może być to anatomia kliniczna, może to być anatomia porównawcza, a to jest to, o czym ja chciałem mówić, to jest anatomia funkcjonalna, czyli opis struktur, które generalnie składają się na funkcje, czyli można powiedzieć finalnie na biomechanikę ruchu. I tutaj na ten aparat ruchowy u konia, zresztą u wszystkich zwierząt, składają się trzy podstawowe elementy. Jest to kościec, są to mięśnie, które tym kośćcem ruszają, czyli chodzi o to, żeby działały dźwignie ruchu, żeby ten koń się przemieszczał. I są to połączenia między kośćmi, a te połączenia warunkują właśnie zakres ruchu, to czy ten koń prezentuje lepszy lub gorszy wzorzec ruchowy, czy potrafi lepiej lub gorzej skakać. I tutaj jest ogromne pole do popisu dla anatomii, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom miejsców i trenerów. Rozmowa z koniem może być postrzegana chyba na kilku płaszczyznach. Na pewno troszeczkę inaczej na to pytanie odpowiedzą psycholodzy, a trochę inaczej anatom. Dla mnie rozmowa z koniem to jest wyjście koniowi naprzeciw, jeśli chodzi o jego możliwości właśnie anatomiczne, funkcjonalne, ruszania się, jak jeździć konno w zgodzie z jego anatomią, jak jeździć konno w zgodzie z oczekiwaniami jego organizmu. Żeby to, co jeździec koniowi proponuje, nie było dla konia zbyt trudne, ale równocześnie, żeby dążyło do coraz lepszej muskulatury, do coraz lepszych zdolności motorycznych tego konia, do tego, żeby on, tak jak każdy sportowiec, się rozwijał. I jak to zrobić w taki sposób, żeby koń był z tego zadowolony? Bo koń również może być zadowolony lub wręcz przeciwnie, może unikać treningu, może być dla niego trening przykry. Więc dla mnie rozmowa z koniem to jest wyjście mu naprzeciw, ale to wyjście naprzeciw wypływa ze znajomości jego wnętrza anatomicznego. Tak bym to ujął z mojego punktu widzenia.